Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Utrwalanie żywności. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Drobnoustroje, czyli mikroorganizmy, to najstarsze i zarazem najbardziej rozpowszechnione organizmy o najprostszej budowie. Jest to zarazem grupa organizmów żywych, bardzo trudna do scharakteryzowania ze względu na swoją różnorodność. Do najważniejszych drobnoustrojów uczestniczących w produkcji żywności zaliczamy bakterie fermentacji mlekowej drożdże niektóre gatunki pleśni w mniejszym stopniu. Bakterie kwasu mlekowego wykorzystywane są w przemyśle spożywczym do produkcji kefirów, jogurtów, serów, alkoholu. W przemyśle farmaceutycznym, gdzie odgrywają dużą rolę w produkcji szczepionek, antybiotyków i witamin oraz w preparatach stosowanych do odnawiania flory bakteryjnej w trakcie bądź po antybiotykoterapiach, do przeróbki roślin na materiały, np. Na len, w procesach fermentacji, czyli kiszenia, np. kapusty, w rolnictwie jako organizmy owadobójcze. Bakterie kwasu mlekowego sprzyjają naszemu zdrowiu, rozkładają węglowodany na kwas mlekowy i kwas octowy. Kwasy te, np. z kiszonej kapusty lub ogórków, nie pozwalają działać substancjom gnilnym. Bakterie kwasu mlekowego są lekiem na stany zapalne żołądka i jelit. Hamują rozwój bakterii chorobotwórczych, ponieważ wytwarzają produkty przemiany trujące dla innych bakterii. Grzyby mikroskopowe należą do największych drobnoustrojów, zalicza się do nich drożdże i pleśnie. Drożdże to grzyby jednokomórkowe, które mogą się łączyć w charakterystyczne łańcuszki. Żyją w stanie dzikim w glebie oraz na różnych częściach roślin, zwłaszcza na owocach, i od dawna są hodowane przez człowieka. Drożdże dzielimy umownie na dzikie i szlachetne. Mają one zdolność wywoływania procesów fermentacji przez wytwarzanie enzymów rozkładających cukry, dlatego znalazły zastosowanie w przemyśle fermentacyjnym, w piekarnictwie i w przetwórstwie owocowo-warzywnym. Są drugą grupą drobnoustrojów pełniących zasadniczą rolę w produkcji żywności. Pleśnie to grzyby mikroskopowe o dość skomplikowanej budowie. Niektóre gatunki dzięki intensywnemu tworzeniu enzymów są wykorzystywane w przemyśle do scukrzania skrobi. W serowarstwie odmiany pleśni szlachetnych wykorzystuje się w dojrzewaniu serów. Rozwój pleśni na surowcach spożywczych oraz żywności nieprawidłowo przechowywanej przyczynia się do strat. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.